Szczęść Boże w 34. niedzielę zwykłą w ciągu roku, niedzielę Chrystusa Króla. Niezależnie od tego, czy my powiemy, że Jezus jest Królem, czy też nie, On i tak będzie królować. Jego władza królewska przynosi szkodę tylko tym, którzy Go odrzucają. Natomiast przynosi radość wszystkim, którzy w Niego wierzą i Jemu oddają się pod panowanie. Choć w tekście Łukaszowej Ewangelii spotykamy się z wyszydzeniem Jezusa. Drwili z Niego uczeni, żołnierze, a także jeden ze skazańców. Drwina i osąd przychodzi łatwo. Wystarczy jedno spojrzenie, aby zawyrokować o kimś, a może i nawet zniszczyć komuś życie. Nic nie wiedząc o danej osobie, możemy rozpowiadać złe rzeczy. A lud stał i patrzył. Przecież niemożliwym jest, żeby wybraniec Boży tak cierpiał. Zapewne zwodził nas, ale teraz wszystko wyszło na jaw. Nikt nie może być Synem Bożym i ginąć jak zbrodniarz. Napis nad głową Jezusa w języku greckim, hebrajskim i łacińskim nie mówił, że On jest zbrodniarzem, lecz objawił prawdę. To jest król żydowski. Lecz wielu się tym zgorszyło i tekstem, i tym widokiem cierpiącego Chrystusa. Nie zobaczyli w Nim mocy, lecz zwykłą ludzką słabość. W ludziach czasu ukrzyżowania Jezusa, jak i w obecnych, widzimy, jak zaślepiająca jest pycha, nienawiść i poczucie własnej bezgrzeszności. Tym obrazem króla wyszydzonego i wiszącego na krzyżu Jezus chce nam pokazać, jak bardzo grzech oddalił nas od Boga, do którego mieliśmy być podobni. Możemy dostrzec, że wszystko pokręciliśmy i uczyniliśmy inaczej, niż On zaplanował. Jezus nie ukazuje się uczniom jako siedzący na tronie w błyszczącej koronie. On ukazuje się jako przybity do deski i czekający na ostatnie tchnienie, by powiedzieć: wykonało się. Wykonało się wszystko, co w tym czasie należało zrobić. Wykonała się misja zasiania ziarna, które teraz będzie poddawane procesowi wzrastania. A później będzie je czekać czas niepokoju i zagrożeń, bo zły nie będzie z tego powodu zadowolony. A lud stał i patrzył, co dalej się będzie działo. I Pan zwyciężył wszelką pogardę, wszelką mękę, bo one nie zgasiły w Nim miłości. Nawet nie zaciemniły miłości do Ojca ani do nas, choć to nasze ludzkie działanie doprowadziły do Jego śmierci. Grzech sprawił, że Król wygląda jak ktoś, kim nie chcemy się chwalić i kogo nie chcemy uwielbiać, ale odwracamy od Niego głowę, za głową zaś swoje życie. I wiecie co? On tym wszystkim miał siłę, by modlić się za nas, mówiąc: Boże, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ostatnie słowo należy do miłości. Skoro widząc to wszystko, przyjdzie do człowieka refleksja, która wymusi na nas skruchę i pójście za przykładem tego lepszego łotra. Po pierwsze, to uznanie, że nie wszystko w moim życiu było dobre i spodziewam się za to kary, słusznej kary. A po drugie, niczym nieokupione desperackie słowa: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Od tego bardzo wiele zależy, czy potrafimy przyjąć na siebie konsekwencje swoich grzechów i wyrazić skruchę, czy też butnie będziemy trwali w przekonaniu, że niczego nie żałujemy. Rozmowa między skazańcami podpowiada nam jeszcze jedno pytanie. Czy ja w różnych okolicznościach potrafię obronić Jezusa? I drugie pytanie, czy ja w Nim widzę mojego Króla? Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Do Niego wchodzi się przez nawrócenie. To jest królestwo prawdy, życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. To królestwo rodzi się z krwi i wody, która wypłynęła z przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Całe swoje nauczanie Jezus zapraszał wszystkich do siebie. W tym, co zostało spisane w Ewangeliach, zaproszenie jest w dalszym ciągu aktualne. Królestwo Boże jest pośród was, mówił Jezus. Ale jeszcze się nie wydoskonaliło. O tym mówi Orygenes. To zaś Królestwo Boże, które jest w nas, w miarę naszego ustawicznego postępu osiągnie doskonałość, gdy się wypełnią słowa apostoła, że Chrystus, pokonawszy wszystkich swoich nieprzyjaciół, przekaże królowanie Bogu i Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Tak więc widzimy, że nie dajemy jeszcze Bogu wszelkiego dostępu do swojego życia. Nie we wszystkim dostrzegamy Jego obecność. Za mało w nas tego zaufania, że moc w słabości się doskonali, czego przykład dał nam właśnie Jezus, oddając swe życie na krzyżu.
Stając pod krzyżem Jezusa, prośmy Go, by Jego trwanie na krzyżu było dla nas znakiem Jego mocy i mądrości i nam samym mocy do bycia Jego świadkami. A modląc się słowami dobrego Łotra, żyjmy nadzieją, bo jak powiedział papież Franciszek, Pan zawsze daje więcej. Jest tak szczodry, że zawsze daje więcej niż to, o co się prosi. Prosisz, by o Tobie pamiętał, a On Cię prowadzi do swojego królestwa. Na tym właśnie polega tajemnica Chrystusa Króla, że On tych wszystkich, którzy tego naprawdę pragną, potrafi obdarzyć taką miłością do Boga i do bliźnich, że potrafi przetrwać nawet czas próby. Do zobaczenia z Panem Bogiem.